Ostatni dzień wakacji na wielopoziomowym torze kartingowym Zygzak w Bielsku-Białej zorganizowano imprezę Zygzak w akcji na koniec wakacji. Główną atrakcją dnia były zawody kartingowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. Każdy z uczestników miał zapewnione w ramach zawodów minimum 2 przejazdy. Najpierw kierowcy walczyli o możliwie najlepszy czas pojedynczego okrążenia. Drugi przejazd to wyścig ze startu zatrzymanego, gdzie o wyniku decydowała kolejność uczestników na mecie. Miejsce w tym wyścigu decydowało o ostatecznej lokacie uzyskanej w całych zawodach. Aby wyrównać rywalizację, przeprowadzono osobne zawody w następujących kategoriach: Puchar Dziewcząt, Puchar Chłopców do lat 15, Puchar Młodzieży Szkolnej w wieku powyżej 15 lat. Były również osoby, które pierwszy raz próbowały swoich sił. Formuła zawodów pozwoliła na to, aby wszyscy, którzy zgłosili chęć udziału w zawodach, mogli wziąć w nich udział, więc nawet ci, którzy pierwszy raz byli na torze, mogli wziąć udział chociażby w samych kwalifikacjach. Zwycięzcom w każdej kategorii wręczono puchar, a konta kierowców, którzy wywalczyli miejsca od 1 do 6, zostały uzupełnione o dodatkowe punkty programu Zygzak Plus, które będzie można oczywiście wykorzystać w przyszłości na torze. Każdy z uczestników, który dotrwał do końca imprezy, otrzymał drobny upominek. Myślę, że zawody zostały dobrze zorganizowane. Zainteresowanie było dość spore. No i cieszymy się, że w końcu udało nam się pierwsze takie zawody zorganizować. Tor Zygzak już na dobre wpisał się w panoramę rozrywek, jakie oferuje Bielsko-Biała. Można już powiedzieć o jakichś takich stałych klientach? Tak, widać. Kiedy się chwilę na torze poprzebywa, że pojawiają się osoby, te same osoby, ludzie, dzieci, młodzież chętnie do nas wracają. Organizatorzy zapowiadają kolejne zawody, tym razem w formule open, czyli dla wszystkich, niezależnie od wieku. Myślę, że pod koniec września zorganizujemy zawody. Emocji i adrenaliny na pewno nie zabraknie.